Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a przed wami Sid Meier's Civilization Beyond Earth i kolejny odcinek z tej wspaniałej strategii. Muszę się pochwalić na początku, że już ukończyłem pierwszą rozgrywkę w cywilizacji. Zwycięstwa dokonałem za pomocą oczywiście przejęcia wojskowego wszystkich stolic innych graczy. No i sprawiło mi to mega niesamowitą frajdę, więc jeszcze się zastanowię, ale przypuszczam, że w tej rozgrywce również będę miał ochotę wszystkich podbić, bo wojny toczone w cywilizacji Beyond Earth są naprawdę przyjemne, po prostu przyjemne. A tym bardziej, jeżeli ma się za rywala takiego pana jak na przykład on. Chodź pozna komisję. Nie będziemy się z nim. Pazna komis. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Dobra, w Serik on ma dwa myśliwce jakieś, więc to może być troszkę problematyczne. To znaczy, problematyczne może nie do końca, bo zamierzam tutaj mieć trochę więcej tego rodzaju jednostek niż on. I to powinno mi jakby umożliwić spokojną eksterminację jego miast i innych rzeczy. No, dobra, to tak. Zaczynamy. W każdym razie, mamy tutaj jakichś żołnierzy i ich damy do przodu. Będziemy wszystkim się przemieszczać. Co to jest? Odrzutowiec taktyczny. Na co on może nalecieć? Aha, na miasta nie będzie mógł. Czy będzie? Wygląda na to, że będzie. Więc dobrze. Dobrze. Nic nie rób. Reszta jednostek się przemieszcza. Musimy mieć też te, które będą strzelać. Tutaj łazik bojowy, on się leczy. Odkrywca sobie działa. Tutaj nie mamy nic. Na razie z tego, co ja kojarzę i co pewnie wy pamiętacie, eksterminowaliśmy w ostatnim odcinku właśnie tutaj obcych. Stąd też moje wojska dopiero znalazły się po drugiej stronie i one będą rozstawiane i oczywiście powiększane, żeby bez problemu się rozprawić z tym sukinsynem. Tak czy inaczej, i tak tą granicę musimy zabezpieczyć. Nie ma co kryć. Jeżeli chodzi o to zwycięstwo, o którym wam mówiłem... Torgowlia opiera się nie na potrzebach, a na sprawiedliwości. Na pewno. I w jego ustach to brzmi naprawdę śmiesznie. Nie ma mowy. Jeżeli chodzi o to zwycięstwo, tak, co ja chciałem wam powiedzieć. O Jezu, on ma już w uspiech też dwa samoloty. A tego nie widziałem wcześniej. Tutaj też mam masę jednostek. On chyba się szykuje. A to by było nawet lepsze, gdyby to on pierwszy zaatakował. Energia z autofabryk. Hajs zawsze jest dobrą rzeczą. Najgorsze jest to, że ja nie mogę do niego w żaden sposób dopłynąć. Mówiliście, żeby wypuścić odkrywców i poszukać jakichś lepszych lądów, co nie jest wcale złą opcją. I myślę nawet, że wyprawa tutaj miałaby sens, bo jest parę surowców i moglibyśmy sobie tutaj gdzieś miasto wybudować. Ale na dole chyba są obcy i generalnie będzie to trudne, dlatego ja się wstrzymam do momentu, aż będę miał jednostki. Chociaż właśnie, może wyprodukować ze trzy kanonierki, podpłynąć i rozpieprzyć to wszystko w drobny mak. Też to jest jakaś opcja. A z kim tu się bijesz, kolego, że tak wyglądasz? Dobra, tutaj przerzuciliśmy łazik bojowy. Nic nie rób, czy... Tak, bo tutaj dalej już nie podejdziemy, chociaż... Niby jeszcze mogę. Boże, co tu się dzieje? Czemu on mi to pokazuje? Jednostka gotowa do startu. A, to jest repulsor. Ja chciałem miazmę usunąć sobie stąd, żeby mi nie przeszkadzała w zdobywaniu. Więc lecimy. Wyjdźmy z tego widoku orbitalnego i potrzebujemy sobie... A, dobra, niech będzie ta kanonierka.
tutaj ile by się budowała? Repulsor, odrzutowiec. Aha, przecież to nie jest nadmorskie, więc to odrzutowiec taktyczny, bo to będzie potrzebne, skoro on ma tu już 4 samoloty i to jest wszystko w zasięgu działania, więc trzeba będzie uważać. Jeszcze obcy mi tu idzie. Jeszcze mi ciebie pedale brakowało. Czego ty tu chcesz? Przełazić. No, tutaj też ma jakąś jednostkę. No, tu jest cholernie ciężko. W ogóle, tak wam powiem szczerze, że ja tak odważnie mówiłem o tym ataku, ale popatrzcie, jak to wygląda. Same kaniony, jeden przesmyk. Same kaniony, jeden przesmyk. No tutaj może dalej mógłbym. Znaczy, powiedzmy, no też są same kaniony. I to tak wygląda naprawdę słabo, więc najlepiej byłoby po prostu podpłynąć tutaj dużą ilością okrętów, rozpieprzyć wszystko, co będzie w zasięgu, no i zlikwidować miasto, ale na tym etapie, kiedy ja mam jeszcze chorych i nie mam jakiegoś mega dopływu kasy, to może być skomplikowane troszkę. Tak czy inaczej, muszę obstawić sobie granice, bo bez tego będzie słabo. Okej. Będziemy sobie patrolować niebo. I co? I to... A nie, jeszcze mam coś. Jednostka odkrywcy. No przerzucimy się może tutaj. Wypad stąd. Tak, to jest... Tak, wszystko się zgadza. I czyszczenie nieba... Niech będzie. Lecimy. No nawet, powiem wam, nie jest źle, bo z drugiej strony on też jakby chciał zaatakować, to też będzie miał trochę przerąbane. Bo będzie musiał się przeciskać przez te przesmyki, po prostu będzie ginął. A czemu on przerzuca tyle wojsk na tą stronę? Dobrze by było, jak on by zaatakował tego kogoś z tej strony. Aha, tu mamy tą francuską Bonjour, mon ami. Ekipę. Bo ja bym mógł wtedy wykorzystać właśnie sytuację. Zobaczcie, no nagle wojska zniknęły. Gdzie on popłynął tym wszystkim? Pieprzony czarodziej. Czarny księżnik. Nie, nie będziemy tutaj sobie latać, bo przecież nie ma sensu. Tą jednostką podejdziemy jeszcze do przodu. Tym też. Tutaj mogę się fortyfikować, tu też. Fortyfikacja i obstawione mamy granice. No dobrze, tu będzie zaraz odrzutowiec. Tutaj wybudujemy sobie ogród genów, a to jest, jeżeli dobrze kojarzę, cud. No i Ferdynandu wyprodukuje kanonierkę! Tak jest! Kanonierka w Ferdynandowie. Czy ja mam tutaj drogę? Nie mam. Gdzie są moi robole? Tam siedzi jeden. Mam jednego robola? Poważnie? Trzeba będzie nad tym popracować. Pan odrzutowiec, uśpi. Pan łazik. Dobra. Później będą, kiedy będziemy rozwijać swoje jednostki wojskowe, to pojawią się takie, które będą mogły właśnie, jak to są tak zwane jednostki magnetyczne, które będą nad kanionami mogły jakby unosić się w powietrzu. I to jest, to będzie fajne wtedy, bo żadne kaniony nie będą nas ograniczać. Come on. Siemianowice 12, Lachy 9, Ferdynandów 3. Trzech obywateli. No, trochę powoli to się rozwija. Oho, tutaj zostało założone miasto. Raz, dwa, trzy. Muszę grzyby zająć. Zaraz tutaj skoczymy, kupimy to. Tak, uczynienie tego świata domem nie jest łatwe. Lecz wszyscy się...
Zajebiście. Co? Aha, dobra, to jest nagroda za zadanie. Ferdynandów ma 4 obywateli. My sobie zaczniemy od tego, że wejdę do Ferdynandowa. O, chyba mam jednak więcej roboli, bo tu widzę jednego. 75 kup i 80 kup. Dobra, grzyba mi już nie zabierze. W Lachach. Wyprodukowałem kolejny myśliwiec. Myślicie, że 3 starczą na razie? On ma 4 w sumie, ale lepiej może produkować coś, co będzie właśnie przeciwlotnicze, czyli łazik rakietowy. A w Siemianowicach kanonierkę. I mamy ulepszenie. Co możemy? 20% przy okrążaniu albo plus 30% przeciw jednostkom ufortyfikowanym. No raczej to, chociaż ani jedno, ani drugie pewnie nie będzie tak specjalnie potrzebne. Mamy robola. Robola wysyłam tutaj, bo potrzebujemy żarcia, żeby miasto nam się rozwijało. Trzeci myśliwiec na razie nam niepotrzebny. Z czym on się tutaj... Aha, na miazmie chyba stoi. No dobrze. Epicka muzyka w tle. Czyżby jednak nie wysłuchał i idzie na Francuza? Czy po prostu rozsyła jednostki po swoim kraju? Firaxit za tytan. O Boże, on ma... Ale mnie wyprzedza? To jest ta rozgrywka, którą nagrywam, to jest jedyna rozgrywka, w której oni mają nade mną przewagę. Nie wiem, jak to się stało. Budowa wybiegu. Aha, czyli tu nie będzie żarcia. No przecież to jest pustynia, to skąd ma być żarcie? Dobra, jest produkcja. Tego jeszcze na pewno nie będę mógł. Latającego kamienia. Problemem jest też to, że cholera ta rzeka by się przydała bliżej Lachów, ale nie jest, więc sobie będziemy tutaj plantację jakąś budować, bo ona będzie potrzebna, no i to wszystko w tej turze. Jest też jeszcze jedna opcja, mógłbym sobie cofnąć jednostki, wypowiedzieć mu wojnę i po prostu zaprosić go na moje terytorium. Może on by się wbijał wtedy tymi przesmykami. I to by był jakiś pomysł. Wtedy wytłukłbym mu część armii. Kurczę. Bliska do orbitacja za 5 tur. Będziemy mieli po miazmie tutaj. To, myślę, że to jest dobry pomysł. Powiem wam. Ferdynandu. Dobra, jedziemy z tymi żłobkami, żeby... opadły nam te choroby pieprzone. Tu wydamy sieć w Siemianowicach. No nic, a odkrywcą trzeba płynąć dalej. Kanonierka, to podpływamy tutaj. Może uda się wyczyścić te regiony. Pan robotnik będzie nam budował tutaj żarcie. Chyba. Żarcie i 2 do produkcji. Albo plus 2 żarcia i minus 1 do produkcji. Ale utrzymanie kosztów. Nie, to jedziemy farmę. Farma jest potrzebna tutaj. Dobra, te 2 kanonierki za 4 tury będą na miejscu i zobaczymy, ilu obcych tam urzęduje i czy będzie można ich ładnie wyciąć. No tam w sumie jest teren dosyć wąski, więc nie powinni mi uciekać. O, niedługo będziemy mieli też kolejną cnotę. Mechatronika dopiero za 7 tur.
konwój handlowy. Gdzie on był wcześniej? Do Ferdynandowa. I tam go wyślemy. O, dobra, współpraca między, między naszymi miastami tutaj to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Tak, ja chyba tak zrobię. Widzimy, że usuwacie miazmy w okolicach naszego terytorium. Chcemy was prosić, byście przestali. Nie chcemy, nie chcieliśmy was urazić, przestaniemy. Nie, będę usuwać miazmy skąd chcę. Więc tak. Kula dronów. Uhutamy wybudowana. Yamabare, koniec otwartych granic i sojuszu. No to, jak będzie chciał, to... To się jeszcze tutaj odezwie do mnie pewnie. I co ja mogę dalej zrobić? Jeżeli chcę zrobić to, co myślę, co mówiłem, to tutaj nie jest złym pomysłem przeniesienie jednostki, tylko... O właśnie. Wolałbym tą akurat mieć w środku. Ale tak nie będzie. Będzie tak. Dobrze. Tą cofnę, tak jak mówiłem, bo ta jest za głęboko. Ona zginie. W takim układzie. Tutaj też będzie miało miasto zasięg. Tutaj już nie. Ale naloty by miały zasięg na tą jednostkę. Cholera. Co by tu z nią zrobić? Jak się ustawić, żeby w momencie wypowiedzenia wojny mieć przewagę? Chyba będę musiał jeszcze cofnąć. Zrobimy to tak. Dobra. Jednostka bez rozkazów. Czuwaj. No może być ciekawie, muszę wam przyznać. Są obce. Obce jednostki, obce umysły, obce stwory. Muszę tutaj sobie jeszcze jeden repulsor dać i wykasować tutaj miazmę. Bo raczej w harmonii nie będę szedł. O! Też czyści. No sorry, ale to jest akurat mój teren, więc wybacz stary, nie masz najmniejszych w ogóle szans, nie wiem po co tutaj płyniesz. To jest absolutnie niemożliwe, żebyś tutaj cokolwiek mógł osiągnąć. W razie co wypowiemy wojnę, więc nie radzę, nie radzę. Bo potraktuję cię bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No village was ever ruined by trade. Co? Otwarte granice? Nie. Bo jeszcze mi coś zrobicie tutaj. Zepsujecie mi zabawę. Konwój handlowy, dolach, produkcja, ogród genów. Boże, co ja muszę sobie teraz, żeby to miało wszystko ręce i nogi? Repulsor, o, niech wybudują. Fortyfikuj. Ostrzelać obcych. No, ja to mam parę w tym statku. Kurde, robi wrażenie. Wróć. Ta jednostka pojedzie tutaj. Nią sobie skasujemy gniazdo i utorujemy drogę jakby. Też pakuje wariat. Szalony. O kurczę, co kto? Bujaj. No village was ever ruined by trade. To brzmi już lepiej z otwartymi granicami. In... Widzicie, trzeba czarnego wyszkolić i będzie kurczę zachowywał się tak jak trzeba od razu. Okej, okay, mamy cnotę. W co ja tu poszedłem? Oczywiście w przemysł i bardzo dobrze. Nie. Szczerze to wam powiem, że zdrowie by się przydało. Darmowa jednostka robotników, to nas w ogóle
nie urządza. Chyba pójdziemy dalej tutaj. Dojdziemy sobie do tego zdrowia, bo to się przyda. Minus 10, o. Brzmi dobrze. Wybudowane. To lecimy tutaj. Z tą jednostką, co miałem zrobić? Cofnąć tą. A tą iść do przodu. Mamy drugą kanonierkę. Ale to za moment. Najpierw ta. O, proszę. Fortyfikuj. Dobra, przeciwlotniczych mam trochę. To powinno załatwić sprawę. I produkcja w Lachach. Czy jest mi potrzebny czołg? Nie. Repulsor jeszcze jeden. Usuniemy sobie miazmę stąd i usuniemy sobie gdzieś... No właśnie, tak się zastanawiam, czy tutaj przypadkiem nie pójść i nie wybudować miasta. Ten się rozpanoszył mi, kurde, w takim miejscu, że nie wygląda to dobrze. No tutaj, o kurde! Przepraszam. Udało się. Udało się. Mam kasę. Mam dużo kasy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Dziękuję. Awanse naszych agentów. Dawaj kanonierkę. No i mamy przechlapane. No to już mam po jednostce generalnie. O fuck. To prawie jakbym walczył z czerwiem. Nie wiem, ile to ma ruchu. Dobra, buduj tutaj mi plantację. A tu co? A ty co? Się budzisz. Do przodu. Może zaraz ten kraken wypłynie i zmiażdży moje jednym pierdnięciem po prostu wszystko, co napotka na swojej drodze. Nie brzmi to dobrze. Pełzacz. A nie ma tutaj cudu. Ups. Ale mam premię, bo jestem w lesie. Wy też? Co za cholery. No proszę, 99. No i rzucajcie się, pewnie. Jak debile. Ferdynandów, 5 obywateli. Cały czas zdrowie już jest. No, wróciliśmy na dobre tory. Darmowe utrzymanie sieci. Albo plus 1 do kultury z sieci. Oczywiście, że do kultury. Chyba dam mu jednak zautomatyzowaną. Tutaj miał. Aha, ja tutaj nie dam rady. Ja jebie. Smutek mnie ogarnia, powiem wam. Tam będę mógł dopiero jak miasto wybuduję. Mógłbym wkurzyć Ruska. No ale po co tam mu usuwać z tamtej strony? Bez sensu zupełnie. Czy bym był w stanie budować tu miasto? Czy to by się opłacało na tej wyspie? Chyba nie, bo jest tylko ropa. No muszę wam przyznać, że na razie mi repulsor niepotrzebny, tak jak i ten. Zobaczymy. Zostawimy go sobie na później. Kanonierka popłynie dalej. Krakena nie widać. To jest świetna informacja. Dobry news. My skasujemy gniazdo. Ostrzelamy tą jednostkę. Dobrze. Wybierzemy produkcję w Ferdynandowie. Ogród genów. I
No, płot nie jest potrzebny. O, zasięg satelitarny. To nam jest potrzebne. Tylko, że chyba i tak go nie przesunie na tyle, żeby tutaj było. Chociaż, kto wie, zobaczymy. Trzy pola to jest dosyć dużo. Fajnie. Ma się przyjaciół, nie? Ma się znajomości. Co on tutaj tak lata? Gdzie on przerzucił te jednostki? Z Feluch jeden z trzecim. Kurczę, tak sobie myślę teraz, że przydałby się kolektor słoneczny. Tylko ja nie wiem, czy ja mam go wynalezionego. Dobra, masz to. Eksploracja zautomatyzowana, może coś odkryję. W tej rozgrywce, którą już skończyłem, właśnie tak robiłem i powiem wam, że to się nawet opłacało. No dawaj do góry, no co jest? No naprawdę on to przeżyje? Jakim cudem w ogóle? Czy ja będę musiał zrobić? Kolonistę sobie wyprodukować. Tak, zdecydowanie będę musiał wyprodukować kolonistę. Tam nie. Tego nie chcemy. Opowanie. Rozdzielnia. Ona, wszystkie jednostki robotników otrzymują, no nie, nie wiem. Niespecjalnie, ale to jest równanie transcendentne. A transcendencja to jest jedna z dróg do zwycięstwa w grze. Jak mówiłem w poprzedniej rozgrywce, którą wygrałem, wygrałem poprzez dominację. No dobrze, no nie. No i to jest to, nie? Mam problem, po prostu mam problem. W co by tutaj pójść, żeby to miało cycki i tyłek? Satelita komunikacji, węzeł taktyczny. Przydałoby się coś takiego. O! Terra Klima. No, no, to nie jest zły pomysł. I do biosfer byśmy doszli. Tak pójdziemy. Dobra, sprawa załatwiona. 173. tura za nami. Słuchajcie, to już naprawdę jest długo. 20 punktów dla Lachów. Tu mamy ten kosmodrom. Ale to chyba niewiele zmieniło, tak mi się wydaje. Aj, no dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba będzie tutaj to skasować, wyprodukować kolonistę, osadzimy sobie miasto w tym miejscu. I to już zamknie jakiekolwiek dyskusje na temat ewentualnej tutaj napaści Ruska z tej strony. Wszystkie drogi będziemy mieli zajęte. Denerwuje mnie po prostu, że pieprznęła mapa, tyle kanionów tutaj, że w ogóle nie mam dostępu do jego terytorium. Weź go teraz zaatakuj. No jedyna opcja, tak jak mówiłem, zdobyć jego stolicę, to podpłynąć dużą ilością jednostek wodnych i po prostu uderzyć stąd. Powiedzmy przejść jakąś jednostką dosyć szybką i wpaść tam, zabrać miasto i tyle. I do widzenia. Pozamiatane. Dobra, lecz się stary, bo słabo wyglądasz. O, premia. To jest taki przyjemny widok. Słuchajcie, gdzie by teraz popłynąć? Też jakaś cieśnina. Pizdu. Nie, na razie będziemy rządzić na tych wodach. Tutaj zostanę. Tu gdzieś będę chciał miasto wybudować. Umowa o współpracy wygasła z prezes Susan Fielding. Pełzacz. No. Miałem tu jakiś kolonistę. Jeszcze jedna kanonierka, no bomba. Trzy na razie wystarczą, ale będziemy musieli sobie wybudować taką gigaflotę z 10 okrętów. Jak podpłyniemy, tylko jedna salwa. Bum, bum, bum i chrabości nie ma. On podpływa swoimi jednostkami raz, raz, raz i nie ma. To jest piękne. Właśnie tak to wyglądało w tamtej rozgrywce.
93 punkty nauki, trochę mało. O punktach kultury już nie będę wspominał, bo wstyd. Bardzo mało. Taka trochę dla mnie, no mówię, trudna ta rozgrywka. Ciężko się rozwinąć. Ogród Edenu, decyzja zadania tutaj. O! O! Cholera. Więcej zdrowia. Zdrowie jest potrzebne. No, kasę da się zarobić. Co tutaj wybudować? Wiwarium, pełzacz. Dajmy ten pełzacz. Cud to jest dobra rzecz. Jestem nastawiony na produkcję. Zobaczymy, może się uda. Jednostka bez rozkazów. Czuwaj. Czuwaj. Tutaj nam się leczy. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nations. Proszę. Nie wiem, po co ci otwarte granice, ale sobie miej. Na pierwsze. Pedał lata już tutaj z jednostkami. Muszę przyznać, że on nie ma mało tych jednostek. To może być trochę problematyczne. Wracaj do Ferdynandowa, tak? Czy nie? Wybudujemy jeszcze kopalnię. A muszę tutaj drugim robolem zacząć, jak on tutaj skończy, to sobie machniemy drogę z Siemianowic do Ferdynandowa, bo jest trochę wolno. Albo lepiej, machniemy sobie stąd drogę, tutaj na południe. To jest ważniejsze, bo to tu trzeba szybciej się przemieszczać, jest pełno lasów, wzgórz. O. Dobra. Mamy epickie plany, ale jak to wszystko wyjdzie, to jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Zapowiada się naprawdę kawał fajnej rozgrywki, takiej no wymagającej, bo przeciwnicy mają lekką przewagę, bo jakby rozwijają się troszkę szybciej, ale to nie znaczy, że ja jestem na straconej pozycji i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. No, go, 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 go. Mało mam zasobów. Praktycznie w ogóle ich nie mam. No ale właśnie, to jest taka lokalizacja. Czy to jest Titan? Tak. A czy to jest... Co to jest? Ale Titanu! O! Sobie popłyniemy morzem kolonistą. A kto nam zabroni? Ferdynandowie, moi drodzy, wybudujemy sobie reaktor torowy. Przyda się hajs. A zakład naprawczy w Siemianowicach. O. Ekstra. Terraformowanie. Za 4 tury. Szyb Gai. Energia plus 3. O, kamieniołom szybującego kamienia. No proszę. A szybujący kamień potrzebny jest do czystości. O, i tutaj mam, widać też fajnie, co mam już, jakie bonusy z tego, że na przykład mam trzeci poziom czystości. Poziom agresji obcych powraca do stanu neutralnego 2 razy szybciej, to też już mam. I obcy nie będą atakować pól z odkrywcami, plus 20 do obrony, nie, do siły i do siły ostrzału przy ataku lub obronie przed obcymi. No na razie takie no, podstawowe powiedzmy. Rzeczy. Podstawy. Lecimy. A co to za szmira mi tu wyleciała? Co to ma być? Co to było? Gniazdo. Fak. No to wybuduje się miasto, to będzie po sprawie. Szybko się to pozamiata. Myślę, że to jest dobre miejsce, bo będę miał zasięg wtedy i do Koralu, i do Alk, i tutaj...
Serio? Nie, to... Przez chwilę zwątpiłem, że to jest gniazdo obcych, ale coś mi się w oczach po prostu mieni już. 3 do zdrowia, jest nieźle. Odbijamy. Odbijamy i... to jest dobra wiadomość, tylko że... no 3 do zdrowia, no to jest też mało z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć. Czuwaj, druhu. W Siemianowicach znowu budujemy. Tym razem wiwarium. 12. Muszę zajrzeć do miasta i zobaczyć, z jakich pól ono korzysta, bo tak sobie widzę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć pól, a 12, no to jest trochę... No to jest różnica, więc przypuszczam, że będzie można tutaj rozwinąć troszkę wszystko, co jest wokół. I będzie to się opłacało, żeby po prostu eksploatować to tak, jak trzeba. Tutaj mi każe? Bez sensu. Co my tu mamy? Owoce. No to jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce. Na miasto. Ferdynandowie. Wybudujemy. Uwaga. Nie muszę chyba na razie przyspieszać jakby rozbudowy wielkości tego miasta. Więc pójdziemy sobie w rezerwat obcych. On daje spore bonusy do kultury, nauki i chyba nawet, jak dobrze widziałem, do energii. Najważniejsza oczywiście kultura z tego wszystkiego. Żeby przyspieszyć troszkę rozwój cnót nowych. Bo one mają fajne boosta i trzeba z tego korzystać. Tak. Dobrze. Zacznę od tego, że właśnie sprawdzimy sobie tutaj, jak to się prezentuje. Tak jest, to pole można rozwinąć. Czyli spokojnie można. Ok. Ferdynandów. No tutaj wszystko, co jest rozwinięte, no to z tego korzystamy, więc jest dobrze. Lachy. Mam 9 obywateli. Rozwinięte. To też. Też. I nie ma bezrobotnych obywateli. Więc jest dobrze. Czyli tylko w stolicy trzeba podziałać. Kawita ta kur. Skończyły nam się jakieś pierdoły. Plus 10 do produkcji jednostek orbitalnych z kosmodromów, albo plus 1 do zasięgu. Pewnie, że plus 1 do zasięgu. I co? Kurde, ja już nie pamiętam, w co ja szedłem, ale coś takiego, co miało mi dać... w terraformowanie, no. I jest doktryna czystości, 14 tur. Lecimy. A tutaj... Płot ultradźwiękowy nam się nie przyda, ale kosmodrom już czemu nie? Kto? A proszę cię bardzo, ależ my jesteśmy przyjaźni, nie do nich nastawieni. Przyjaźń, lizanie dupy. No, Kozłow, ostrożność, pedał. Poprosili nas o zaprzestanie wykupowania ziemi w ich sąsiedztwie, ale my zignorowaliśmy. Odmówiliśmy ich prośbie usuwania miazmy. Ale straszne rzeczy. Jak współczuję. Jejku. Dobrze, to jest rozwinięte. Wracaj, Robolu, teraz. O. Pociągniemy drogę. Widzę, że ja tutaj kawałek drogi już mam. Jednak, dotąd. Czyli jedno pole praktycznie. I Ferdynandów będzie połączony. Kapitalna informacja. Usuń drogę. Nie, zrób drogę. Tutaj. O, jesteśmy. Witaj. Tiango? Nie. Trzeba pomyśleć nad nazwą nowego miasta. O, 7 tytanu. No to już jakoś wygląda. Komu tytan? Komu? Bo idę do domu. Zaraz zagadamy sobie z kimś. Wciśniemy komuś tytan. I zarobimy kasy trochę. Naturę najlepiej.
Umowa współpracy wygasła z jakimś pedałem. Robole, droga tu. Ty nie. Konwój handlowy do Ferdynandowa. Jednostka wojskowa mi się wyleczyła. Ale ona tu zostanie. Nie będę jej stąd ruszał. I co? Co ja miałem? Boże, co? Aha, zagadać z nimi. No nie wcisnęło mi się to, co trzeba. No nie. Nie. O kurde. Nie zauważyłem. A! Z ruskim się leje. Ale numer. No to jest dobry moment. No village was ever jasne, nie ma sprawy. Czarny bracie. Dlaczego? Ja chciałem dyplomację. Cześć. Good to see you again. No ciebie też. Jezu, ile on ma ropy. Wariat jakiś po prostu. Przecież ile to zdrowia traci on na tym. Energia natury. Nie, chcę więcej. Zacznijmy od 8. Nie da. I tak nie da nawet 5, ale... 6. Dał! Jezu. Dobrze. No i no, to się opłacało. Sieć wybudujmy, bo ja z tego mam już bonusy. A w Siemianowicach kolejną kanonierkę. Statek handlowy wyślemy do... O tak, Tiangong, i będziemy 50 szybciej procent rozwijać swoje przyszłe... Ała, nowe miasto. Ała, ale się uderzyłem z tego wszystkiego. No super, super, znowu lizanie dupy. Lizanie dupy, o proszę. Jest na porządku dziennym w tej grze. To jest prawie jak w grze o tron. Jak nie liżesz dupy, to umierasz. Gdzie mi się... Skurym... Jakim kurwa prawem? Ty pieprzony pedale! O, tego nie daruję. Owoce są moje. O stary, masz przerąbane. Federacja Słowiańska, jak to wygląda... brzmi. No co za kutas! No nie wierzę. No i co? No i trzeba przerzucać kanonierki. Trzeba szykować napaść na tego idiotę. Och Boże. Nie tak chciałem, żeby to wyglądało. Nie tak. Owoce miały być moje. Co? To dopiero do ciebie doszło to? Przecież ja tam stoję od 15 tur, debilu. Masz granice obstawione. Ja załatwię. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. No dlaczego? Ach, ale robi się ciekawie. To jest dobra informacja. Dobrze. Robolu. Poproszę cię tutaj. Bo będziesz potrzebny w poniższym mieście. Kurczę, nie przychodzi mi żadna nazwa do głowy. Jakaś fajna. Tak, będziemy współpracować. Boże, co ja mam? Więcej ten? 3 już mam. A, chyba tu miałem 3. Tak mi się wydaje. I wszyscy nade mną. Ale to jest dobre. To jest dobre, bo jestem nisko, ale zobaczycie, jak będzie fajnie się wspinać właśnie z tej pozycji. Jak rozpoczniemy już taką jazdę tylko w jedną stronę, do góry. No zajumał mi owoce, no po prostu. To są te jabłka, ty... Kutasie, embargo na moje jabłka. Zobaczymy. Tak to nie będzie. O nie. Nie ma mowy. Kanonierka.
I trzy tylko mieliśmy? No nic, to trzeba będzie zainwestować. Zdecydowanie trzeba będzie zainwestować. Tak być nie może. I tak nie będzie. O cholera. Chyba nagrałem bardzo długi odcinek, ale no tak cudownie się siedzi przy tej grze i tylko jeszcze jedna. No i teraz też bym jeszcze jedną rozegrał, ale wydaje mi się, że już to nabrało trochę naprawdę sporego czasu, więc nie będziemy aż tak szaleć. Rozwój kultury i wybranie produkcji, to wszystko zostawimy sobie na następny odcinek. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co się wydarzy w kolejnym odcinku i czy w końcu będziemy mieli wojnę z Federacją Słowiańską, to zapraszam Was bardzo serdecznie do następnej części serii z gry Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję i jeżeli Wam się podobało, to tam złapkujcie albo napiszcie komentarz. Oczywiście wskazane jest wytykanie jakichś błędów i pisanie o tym pod filmem, żeby osoby, które poszukują jakichś informacji, mogły coś z tych odcinków jakoś wyciągnąć dla siebie. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.